Witam. Dzisiaj ze mną Zębaty Wilk od Splash Toys. To gra, która wymaga wiele empatii, bo wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was obolały wilk, który w paszczy ma popsute zęby i musicie zabrać się za pracę dentysty i wszystko to wyjąć. A więc tak, w paszczy ma, zobaczcie tutaj, ryby, buty, jakiegoś węża, żabę, kubek, jakiś ząb zepsuty, albo okulary, nie, but ma jakiś, nie, no w ogóle jakiś koszmar. I to wszystko to stworzenie ma w paszczy. Oczywiście do gry jest dołączona instrukcja, to gra dla od dwóch do czterech graczy, dla graczy starszych niż 4 lata. A teraz tak, nasz drogi wilk ma chustkę tu na głowie, no bo jak go bolą zęby, to tutaj sobie pewnie jakieś okłady porobił, żeby go mniej bolały. Tu dołączona jest pęsetka, którą będziemy pracować jedną albo drugą jej częścią, ale zobaczycie ją w akcji i to będzie, myślę, lepsze. A tu jest taki mały przycisk, który uruchamiam, aby włączyć zwierzaka. Już to robię. No ładnie. Przed rozpoczęciem gry widzimy pysk w całej okazałości wilka. Przyjrzyjcie się. No niezłą ma paszczę, tak, ach, tak trochę strach. No ale nic. Na początku musimy te wszystkie rzeczy mu tam do pyska powrzucać. I będziemy teraz je wyjmować. Rozpoczynając grę, kręcimy sobie kołem, na którym są trzy różne kolory, niebieski, taki pomarańczowy i zielony, i w tym kolorze właśnie są te różne farfocle, które wilk ma w środku. Kręcimy kołem, zobaczymy co mi wpadnie, niebieski. No więc zabieram się za wyjęcie czegoś niebieskiego. Mogę to zrobić albo haczykiem, albo pensetą. Spróbuję złapać żabę, może mi wyjdzie. Oj, oj, oj. No, nie wychodzi mi. To spróbuję haczykiem. O, haczykiem bezpiecznie, żabę mam wyjętą, mam punkt. No i teraz tak, możecie trzymać się zasad producenta lub troszkę je zmienić. Jeżeli zaczęłabym wyciągać coś i nie udałoby mi się to zrobić, to oczywiście zróbmy taką symulację. Na przykład próbuję wyciągnąć okulary. O, i nie udało mi się, zobaczcie, wilk zamknął pysk. To już nie mogę wyciągnąć tych okularów i w grze dla młodszych OK, na tym kończy się mój ruch, osoba następna teraz gra, a dla starszych, żeby było bardziej okrutnie i trudniej, to co już zdobyłam, muszę oddać z powrotem i tracę to, tak, albo włożyć z powrotem do paszczy. Więc tracę jakby punkt, bo ile rzeczy pozbieram, tyle potem ma punktów pod koniec rozgrywki. No dobra, słuchajcie, to teraz tak, kręcę sobie kołem, wypadło mi coś tak w sumie, no teraz jeszcze raz, przepraszam, zielonego. Mam zielone, wyciągam zielone. No i zobaczmy. Ajajajaj, skaleczyłam go. No nie, nie mogę dalej się ruszać. No, załóżmy, że jestem następnym graczem. O, i znowu mam zielone. Próbuję kolejny raz, może mi się uda. Może pęsetą. Myślę, o, udało mi się. No dobra. Kręcę kolejny raz. Pomarańczowe. Ogólnie, zobaczcie, mogę taką rozgrywkę rozgrywać sama ze sobą i też jest fajna zabawa, a uczę się zręczności, cierpliwości, no i w sumie technik stomatologicznych w takim dosyć weterynaryjnym wydaniu. Dobra, co my tu mamy? Zielony, o taki pomarańczowy? Dobra, pomarańczowy, niech będzie. Ajajaj, i zobaczcie, wilk coraz bardziej zamyka paszczę, nie jest łatwo, tracę ruch, znowu strzelam, zielony, dobra, słuchajcie, to spróbuję sobie, oczywiście mogę to zrobić z jednej, z drugiej strony, tak jak mi jest wygodnie, spróbuję to zrobić z tej strony, nie jest to wygodne, ajdź, uciekło mi, dobra, mam coś zielonego, no i gra się kończy oczywiście, jak wyciągniemy wszystkie elementy, albo jak wilk zamknie paszczę, co niewątpliwie stanie się niedługo, znowu zielony. A no i teraz zobaczcie, jak jest już trudno. Już jest naprawdę minimum otwartej paszczy. Z powrotem to muszę wrzucić, bo w sumie nie wyciągnęłam tego. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. No i koniec. Wilk mnie ugryzł. Koniec rozgrywki.
Tadam, więc mam tyle punktów, ile zdobyłam, czyli 3. Słabo mi poszło, muszę ćwiczyć jeszcze. Więc zaczynamy kolejną rundę. Znowu włączamy ten przycisk z tyłu za głową. Pysk w pewnym rozdziawie. Proponuję dodać albo zostawić, albo dodać z powrotem do paszczy wilka te wyciągnięte wcześniej zdobycze. Więc możecie zapisywać punkty, albo po prostu je trzymać i działać tak, żeby je wszystkie wyciągnąć. Świetna zabawa, dużo precyzji, ogromna ilość empatii, no bo trzeba takiemu, no trochę współczuć takiemu wilkowi, no bo naprawdę trudna sprawa. No a wiadomo, ten metal, który dotknie tej całej metalowej tutaj plątaniny, oznacza ból dla wilka i stratę punktów i ruchu dla nas. No przykro mi. Super zabawa, miłych i wesołych rozgrywek i żebyście nie męczyli wilka, bardzo was proszę. Dziękuję.